wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny wzór, który chciałabym Wam pokazać, jak go się dzierga. Chciałam go wczoraj wstawić, ale jakoś miałam dzień lenia wczorajszy. Dzień był okropny. W ten sposób to wygląda. To jest jeden raport. Liczba oczek jest 25 plus 2 oczka brzegowe. To znaczy 25 oczek jest wzoru i jedno oczko brzegowe z tyłu i jedno z przodu. Ten wzór nadaje się, powiedziałabym, na sweterki albo na sweterki, które są rozpinane, które robimy dwa przody. Na obu przodach ten wzór zrobić najprawdopodobniej bardzo ładnie wygląda. Podejrzewam, że moja koleżanka to wykorzysta i zrobi taki sweterek. Cóż jeszcze? Wzór ten wstawię jak zwykle na Facebook, żebyście mogli sobie skopiować i wydrukować. Nie pisałam tutaj, muszę poszukać mój drut, gdzieś mi drut zginął. Nie pisałam tutaj objaśnień, ponieważ ten przykład tutaj, ten szkic można powiedzieć, wstawiam na Facebook również w wersji niemieckiej. Dlatego najlepiej jak sobie to wydrukujecie i później z wideo powolutku sobie zapiszecie tutaj na kartce, co dane znaki oznaczają. Również ten wzór jest bardzo, bardzo łatwy. Zaraz zobaczycie. 25 oczek wzoru plus 9 oczek, 9 rzędów, to znaczy pierwszy, trzeci, piąty, siódmy, dziewiąty są rzędami wzoru. Drugi, czwarty, szósty, ósmy, dziesiąty. Przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Ok, więc zaczynamy. Pierwszy rząd. Pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym i to oczko ściąga. Kolejne dwa oczka to są oczka lewe. Raz i dwa. Następnie mamy cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa oczka razem z nakłonem na prawo, to znaczy wkuwamy się tutaj od lewej strony w te dwa oczka. Poczekajcie, muszę troszeczkę poluzować, bo ok. Wkuwamy się w te dwa oczka i przerabiamy je na prawo. To są dwa oczka razem na prawo ze skłonem na prawo. Cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Następnie mamy narzut i jedno oczko lewe, które jest po środku tego wzoru. Narzut, jedno oczko lewe. Kolejny jest znowu narzut i to się w sumie powtarza tutaj z tej strony. Cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa oczka razem na prawo ze skłonem na lewo. To znaczy wkuwamy się tym razem od tej strony i przerabiamy te oczka razem. Cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa oczka lewe i oczko brzegowe.
Tu w tej chwili, jeżeli będziecie wykorzystywać ten wzór na sweter na przykład, to nie robicie tego oczka brzegowego, tylko zaraz zaczynacie znowu od początku. Ok, teraz lewa strona. Na lewej stronie przerabiamy oczka tak jak schodzą z drutu. Tutaj są dwa prawe oczka, a następnie są lewe oczka. Wszystkie narzuty przerabiamy również na lewo. Zaraz dojdziemy do narzutu. Ok, teraz mamy nasz narzut. Jak widzicie, to jest nasz narzut i ten również przerabiamy na lewo. Następnie mamy oczko prawe, to jest to oczko, które oddziela nam po środku. I kolejne oczka są oczkami lewymi. No. Dwa oczka prawe, raz, dwa i moje oczko brzegowe. Trzeci rząd wzoru. Oczko brzegowe i dwa oczka lewe. Oczko brzegowe, dwa oczka lewe. Następnie są trzy oczka prawe. Raz, dwa, trzy. Dwa oczka razem na prawo, ze skłonem na prawo. W ten sposób. Cztery oczka prawe, narzut prawe, lewe. Cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Narzut, oczko prawe, oczko lewe. Prawe, narzut, cztery oczka prawe, raz, dwa, trzy, cztery, dwa razem ze skłonem na lewo, trzy oczka prawe, raz, dwa, trzy, dwa lewe i moje oczko brzegowe. Odwracamy naszą robótkę i tutaj tą lewą stronę przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Kolejny rząd to rząd piąty i ściągamy oczko brzegowe. Nie za bardzo widać w tej chwili. Oczko brzegowe i zaczynamy dwa oczka lewe. Następnie dwa oczka prawe plus dwa razem z nakłonem na prawo. Dwa prawe, raz, dwa. Dwa razem z nakłonem na prawo. Cztery oczka prawe, raz, dwa, trzy, cztery. Narzut. Dwa oczka prawe. Nasze środkowe oczko lewe, znowu dwa prawe, narzut, cztery prawe, trzy, cztery, dwa razem z nakłonem na lewo, dwa prawe, raz, dwa, dwa razy lewe oczko i u mnie brzeg. Następnie znowu tak jak oczka schodzą z drutu. Nasz siódmy rząd wzoru. Brzeg, dwa lewe. Jedno prawe. Dwa razem ze skłonem na prawo. Cztery prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, narzut, trzy prawe, raz,
2, 3, środek, lewe, znowu 3, prawe, 2, 3, narzut, 4, prawe, 4, 2 razem ze skłonem na lewo, jedno prawe i 2 lewe. I mój brzeg. Znowu przechodzimy na lewą stronę robótki. No i doszliśmy do ostatniego naszego rzędu. Rząd 9. I tutaj mamy oczko brzegowe, 2 oczka lewe, 4 oczka prawe, 1, 2, 3, 4, 1 narzut i znowu 4 oczka prawe, narzut i 4 oczka prawe, 3 i 4. Tu mamy lewe oczko, to jest ten środek nasz. Oczko lewe. Znowu 4 oczka prawe, narzut. 1. Coś tutaj. Tu coś zrobiłam nie tak. Tutaj jest to lewe. Ok. Muszę to pościągać i zaraz zaczniemy jeszcze raz ten rząd 9. Już znalazłam mój błąd. Po prostu nie zrobiłam tych oczek razem tutaj, po tych 2 oczkach lewych. Jak widzicie, tu mam te 2 oczka lewe i teraz powinnam była zrobić od razu 2 oczka prawe ze skłonem na prawo, to znaczy brzeg, 2 lewe i te 2 razem ze skłonem na prawo i dopiero teraz przychodzą 4 oczka prawe, narzut i 4 oczka prawe. 1, 2, 3, 4, narzut, no i teraz są 4 oczka prawe. 1, 2, 3, 4 i teraz dopiero mamy środek oczko lewe. Kolejne 4 oczka prawe, narzut, znowu 4 oczka prawe, 2, 3, 4 i tutaj mamy te 2 oczka razem ze skłonem na lewo. Ok, i ostatnie 2 oczka lewe i brzeg. Tak jak wspomniałam na początku, no i odwracamy robótkę i to jest już ostatni nasz rząd lewy, a następnie znowu zaczynamy od początku. I w ten sposób to później wygląda, jak już jest gotowe. Co chciałam Wam jeszcze wspomnieć, że dlaczego, chyba wspomniałam to nawet na początku, już nie pamiętam, dlaczego tutaj nie robię opisu, ponieważ wstawiam to na Facebook, żebyście mogły sobie to skopiować, wydrukować i na Waszej kartce napisać, co oznaczają te znaki. Ja to również robię, ten wzór po niemiecku i dlatego nie używam tutaj niczego, gdzie jest opis znaków, dlatego każdy najlepiej sobie to sam zrobi. Pierwszy raz może z wideo, a później już ze swoim szkicem i opisem. Ok, to by było tyle w tym wideo, jeżeli chodzi o ten wzór. Dzisiaj może nie będę już taka leniwa
i zrobię coś jeszcze, co mogłabym Wam pokazać. Jak widzicie, to jest, to wygląda w ten sposób. Mi to przypomina troszeczkę, jakby to był warkocz, ponieważ jest troszeczkę zgrubienie tam. No i pomiędzy jest ten ażur. Bardzo ładnie wygląda, ponieważ jak mówię, to wygląda jakby to był robiony warkocz, taki w kształcie listków i pomiędzy ten ażurek. Ok, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w następnym moim wideo. Bardzo się będę cieszyła, jak znowu do mnie zajrzycie. No i do usłyszenia. Pa, Wasza Mira.